smak kujaw.pl, kurczak w towarzystwie kolorowych warzyw. Przygotujemy dzisiaj pyszne danie, kolorowe, smaczne i aromatyczne. Będzie to kurczak z warzywami, serwowany z ryżem przyprawionym curry. Potrzebować będziemy dwie piersi z kurczaka, sos sojowy do zamarynowania mięsa. Do marynaty zużyjemy również 4 ząbki czosnku, sól i pieprz. Najlepiej, gdyby mięso poleżało w marynacie tak około 8-10 godzin, ale jeśli nie mamy zbyt dużo czasu, wystarczy, żeby nasze mięso marynowało się pół godziny w lodówce. Jeśli chodzi o warzywa, będziemy potrzebowali 4 papryki, ale ponieważ my przygotowujemy dzisiaj porcję dla 2 osób, zużyjemy połówki 4 kolorowych papryk oraz połówki 2 papryczek chili. Paprykę pokroimy w takie drobne paseczki, natomiast papryczkę chili drobniusieńko posiekamy. Będzie potrzebna nam jedna marchewka. Mamy pokrojoną tutaj wstążeczki. Robimy takim nożykiem do obierania warzyw, ale oczywiście można ją albo w krążki, albo w słupki pokroić. To w zależności od upodobań. 3 cebulki, jedna fioletowa, 2 zwykłe cebulki. Mamy już pokrojone. Te w piórka wykorzystamy do warzyw. Pokrojone w kostkę dodamy do ryżu. Mięso kroimy najpierw w plastry, a potem na takie mniej więcej kawałeczki. Kończymy kroić mięsko i za moment przyrządzimy marynatę. Pokroiliśmy pieczarki w takie plasterki wzdłuż całej pieczareczki. Przystępujemy do marynowania mięsa. Takie, 2 chlusty już nam wystarczy. I mamy już tu wcześniej przygotowany czosnek. Przeciskamy go przez praskę. Nie jest to łatwe zadanie, ale zaraz sobie tutaj pomożemy nożem. I czosnek już mamy dołożony. Mamy już wszystkie gotowe składniki do marynaty. Lekko teraz przemieszamy, żeby nam się te wszystkie składniki połączyły. Przykryjemy folią aluminiową i na minimum pół godziny do lodówki. Na rozgrzaną patelnię wlewamy dosyć solidną porcję oleju kujawskiego. Wrzucamy posiekane kilka ząbków czosnku. Czosnek już wydziela piękne aromaty. Musimy uważać z czosnkiem, żeby go nie przypalić, bo wówczas nada on potrawie takiego goryczkowego smaku, a przecież nam nie o to chodzi. Wrzucamy teraz cebulkę i kolejną porcję. Razem przemieszamy i dosłownie niezbyt długo, do momentu, jak nam się cebulka zeszkli. Oczywiście mieszamy, żeby nam się tutaj nic nie przypaliło. Cebulka już nam się pięknie zeszkliła, bardzo ładnie pachnie. Dodajemy zatem wcześniej przygotowany ryż. Osolimy go. Jeszcze odrobinę, przemieszamy i dodamy całe opakowanie przyprawy curry. Będzie ryż piękny, pięknie wyglądał, no i również pięknie smakował. Tu już mamy całe opakowanie i teraz mieszamy. Rozchodzi się piękny aromat zarówno z curry, jak i z przysmażonej cebulki i czosnku. Ryż już pięknie wygląda
pięknie pachnie. Można oczywiście podać ryż na biało, ale wówczas on nie będzie ani tak ładnie wyglądał, ani nie będzie tak dobrze smakował. My dodamy jeszcze łyżeczkę przyprawy do grilla. Nie trzeba koniecznie, ale ponieważ my lubimy ten smak, więc w ten sposób nasz ryż doprawimy, przemieszamy i w zasadzie ryż mamy gotowy. Jak widzicie, nie wymaga to zbyt dużo pracy, a smak jest naprawdę wspaniały. Przygotowanie ryżu trwało zaledwie 3 minuty. Spróbujemy, czy nic mu nie brakuje. Jest po prostu pyszny. Możemy wyłączać gaz i zabierać się za warzywa. Bierzemy się za przygotowanie warzyw. Wlewamy na rozgrzaną patelnię olej. Odrobinę sosu sojowego. O, tyle wystarczy. Wrzucamy czosnek. Odrobinkę. Troszeczkę mam tutaj pryska, ale zaraz za moment przestanie. I cebulkę. I kolejną porcję. I teraz do momentu smażymy, aż nam się cebulka zeszkli. Cebulka już nam się ładnie zeszkliła. Jest co prawda jeszcze niezupełnie miękka, ale przecież będziemy dusić jeszcze warzywa, także ona dojdzie do odpowiedniej miękkości. Wrzucamy na patelnię paprykę. Przemieszamy. I będziemy dusić tak około przez 10 minut. Po 5 minutach dodajemy pieczarki. Nasze warzywa pięknie pachną. Odrobinę posolimy, ale pamiętajmy, nie za dużo, bo dołożyliśmy przecież sosu sojowego, a on zawiera w sobie również sól. Jeszcze chwileczkę poddusimy i za moment dodamy marchewkę i na koniec ostrą papryczkę chili. Papryczki mamy już miękkie, ale niezbyt rozgotowane. My lubimy al dente, więc nadszedł czas, żeby dołożyć marchewkę. Oczywiście jak ktoś woli wersję bardziej miękkich warzyw, może podduszać je po prostu dłużej. Dodajemy papryczkę chili. Nasze warzywka są już prawie gotowe. Teraz odrobinę świeżo zmielonego pieprzu. O, tyle może już wystarczy. Przemieszamy. Kilka sekund. Wyłączamy gaz. I warzywa mamy gotowe do naszych piersi, które za chwileczkę będziemy przygotowywać. Olej ucieka nam z patelni, więc możemy wrzucać nasze mięso. Pięknie nam się zamarynowało. I wrzucamy je. Ponieważ mięso z kurczaka jest delikatnym mięsem i mamy tutaj niewielkie kawałeczki, więc smażymy tylko do momentu, jak on zyska taki biały kolor. Dosłownie 3-4 minutki to potrwa. O, widzicie, że już tutaj szybciusieńko przekładamy. I za moment nasze mięsko będzie gotowe. Minęło 2 minutki. Mięso już nam się robi białe. Jeszcze dosłownie odrobinkę. Nie solimy, nie pieprzymy, ponieważ pamiętamy, że mięso było w marynacie z czosnkiem, więc już jest odpowiednio przyprawione. Minęły 4 minutki. Nasze mięso jest już gotowe. Nie smażmy dłużej, bo wtedy one nie będzie takie
soczyste. Mamy już przygotowane wszystkie składniki naszego dania, a więc i warzywa, i ryż. Za moment będziemy podawać obiad. Nasze pyszne, kolorowe danie mamy już gotowe. Jak sami widzicie, nie wymagało zbyt dużo czasu, żeby je przygotować. Jedynie no, trochę czasu trzeba było spędzić nad patelnią, ale na pewno trud się opłaca. Jest pyszne, kolorowe, aromatyczne i sycące. A zatem życzymy smacznego.